Wprowadzenie. Bukszpan wiecznie zielony, Buxus sempervirens, to roślina, która od wieków zdobi ogrody i parki na całym świecie. Jego wszechstronność, elegancja oraz zdolność do formowania różnych kształtów sprawiają, że jest niezastąpionym elementem ogrodowych kompozycji. W tym artykule przyjrzymy się bliżej bukszpanowi wiecznie zielonemu, jego charakterystyce, wymaganiom uprawowym, pielęgnacji, rozmnażaniu oraz zastosowaniom w ogrodzie. Charakterystyka i wygląd. Bukszpan wiecznie zielony to krzew z rodziny bukszpanowatych, który może osiągnąć wysokość od 2 do 6 metrów. Jego liście są małe, skórzaste, błyszczące i ciemnozielone, co sprawia, że roślina wygląda atrakcyjnie przez cały rok. Liście układają się na przemianłegle napędach, tworząc gęstą, zwartą koronę. Kwiaty bukszpanu są niewielkie, niepozorne, zielono-żółte, ale pachnące, co przyciąga owady zapylające. Wymagania uprawowe. Bukszpan wiecznie zielony jest rośliną stosunkowo łatwą w uprawie, ale wymaga odpowiednich warunków, aby dobrze się rozwijać. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub półcienistych. W pełnym cieniu może tracić swoją zwartość i gęstość. Roślina ta preferuje gleby żyzne, próchnicze, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym. Gleba powinna być dobrze zdrenowana, ponieważ bukszpan nie toleruje zastoju wody. Podlewanie bukszpanu powinno być umiarkowane. W okresach suszy warto regularnie nawadniać roślinę, aby zapobiec przesuszeniu korzeni. Bukszpan jest dość odporny na niskie temperatury, ale w bardzo mroźne zimy warto go zabezpieczyć przed wiatrem i przymrozkami, na przykład poprzez okrycie agrowłókniną. Pielęgnacja i przycinanie. Pielęgnacja bukszpanu wiecznie zielonego obejmuje przede wszystkim regularne przycinanie, które zapewnia roślinie pożądany kształt i gęstość. Najlepszym czasem na cięcie bukszpanu jest wczesna wiosna oraz późne lato. Przycinanie w tych okresach pozwala roślinie na szybką regenerację i zachowanie zdrowego wyglądu. Bukszpan jest rośliną, która dobrze znosi przycinanie, co czyni go idealnym materiałem do formowania żywopłotów, obwódek i różnorodnych figur topiarycznych. Warto pamiętać, że narzędzia używane do przycinania powinny być zawsze dobrze naostrzone i czyste, aby unikać uszkodzeń rośliny oraz przenoszenia chorób. Nawożenie bukszpanu jest również istotnym elementem jego pielęgnacji. Roślina ta potrzebuje regularnego dostarczania składników odżywczych, aby zachować zdrowy wygląd i bujny wzrost. Najlepiej stosować nawozy wieloskładnikowe przeznaczone do roślin ozdobnych, które zapewnią odpowiednią dawkę azotu, fosforu i potasu. Rozmnażanie. Rozmnażanie bukszpanu wiecznie zielonego odbywa się głównie przez sadzonki półzdrewniałe. Najlepszym czasem na pobieranie sadzonek jest późne lato. Sadzonki powinny mieć około 10-15 cm długości i zawierać kilka par liści. Dolną część sadzonki należy pozbawić liści. Na dalszą część historii o tej niezwykłej roślinie zapraszamy na blog littlejungle.pl.